W sobotnim meczu siatkarskiej Orlen Ligi zawodniczki AZS Krzeszów-Ostrowiec poniosły klęskę. W zmaganiach z zespołem PTPS Piła przegrały w setach 0-3. Jechaliśmy tutaj bardzo zdeterminowani, bardzo skoncentrowani, żeby wygrać. Najważniejsze dla nas było wygrać i myślę, że bardzo dobre nam dzisiaj wyszło. Siatkarki z Piły od samego początku zdominowały sytuację na boisku i na pierwszej przerwie technicznej prowadziły aż o 5 punktów. Pomarańczowo-czarne przegrały pierwszy set do 19. Zespół z Piły, który w zeszłym roku miał ogromne problemy personalne, a teraz ma zespół, można powiedzieć, na środek tabeli, bo tak to na daną chwilę wygląda. Kwiatkowska sama może mecz wygrać jak Skowrońska we Wrocławiu, bo to widać, że jest potencjał ogromny u dziewczyny. Drugi set był o wiele bardziej wyrównany, mimo to ostatecznie gospodynie przegrały do 20. Trzecia partia zakończyła się 13-25. Patrząc pod kątem personalnym, zespół z Piły na pewno diametralnie inny niż w zeszłym roku, ale nie wolno się poddać. No tego dziewczyny naszym zabrakło dzisiaj. Albo nie wierzyły w to, że wygrają i taki lekki paraliz przyszedł, chociaż pierwszy i drugi set był w miarę poprawny. No, kilka naszych błędów było, które zdecydowały. Kilka było błędów sędziów według nas. Według mojej oceny i myślę, że wielu osób, które to oglądały.